Oddział w Jeleniej Górze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest gospodarzem warsztatów dla wykładowców etyki. Jest nam niezmiernie miło przywitać wszystkich wykładowców z całej Polski praktycznie. Podczas warsztatu będą poruszane istotne zagadnienia związane z etyką, ale nie tylko z etyką, dlatego że również z radzeniem sobie ze stresem w trakcie prowadzenia zajęć. Będą poruszane dylematy związane z nowościami jak robotyzacja procesów księgowych. Także jest nam niezmiernie miło gościć tutaj ludzi z całej Polski, z różnych zakątków naszego pięknego kraju. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce organizuje po raz kolejny warsztaty dla wykładowców z etyki zawodowej. Ktoś mógłby się zastanowić, księgowi i wykładają etykę? Otóż etykę zawodową. Powiadamy bowiem i tak uważamy w stowarzyszeniu, że są trzy ważne sprawy czy ważne obszary dla pracy księgowego. Po pierwsze, duża wiedza, dzisiaj coraz bardziej rozległa. Po drugie, umiejętność jej stosowania w praktyce. I po trzecie, przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Z tego też względu w 2007 roku Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jako najwyższa władza uchwalił Kodeks Zawodowy Etyki w Rachunkowości. Ten kodeks jest oczywiście do przyjęcia dobrowolnie, ale na naszych szkoleniach, na naszych kursach, na naszych konferencjach staramy się idee, zasady tego kodeksu upowszechniać. Mogę powiedzieć z dużym zadowoleniem, że na dzień dzisiejszy mamy ponad 2200 przedsiębiorstw w Polsce, które zdeklarowały się jako sygnatariusz Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. To znaczy, kierownictwa tych jednostek gospodarczych oświadczyły, że w ich jednostkach będą przestrzegane zasady Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości, a zatem jakby wyjście poza obszar pracy samych księgowych. To dla nas wielka satysfakcja. Ponadto sygnatariuszami Kodeksu Zawodowej Etyki są wszyscy członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w liczbie ponad 23 tysiące, a także osoby, które wykonują zawód, ale nie są członkami stowarzyszenia. I tych osób mamy również ponad 2 tysiące. A zatem możemy powiedzieć, że ta gromadka sygnatariuszy Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości jest stosunkowo duża. Dlaczego spotykamy się z wykładowcami? Dlaczego dyskutujemy o upowszechnianiu tych zasad etyki zawodowej? Dlatego, że żyjemy w czasach olbrzymich przemian gospodarczych, społecznych, ale także i zawodowych. A ponadto dotarcie z zasadami etyki zawodowej, wyraźnie podkreślam to zawodowej, jest dzisiaj trudne z uwagi na nadmiar innych problemów, które występują w pracy zawodowej. Może dla osób, które nie są bliżej zorientowane, ja tu używam określenia zasady etyki zawodowej w rachunkowości, wobec tego jeden przykład. Pierwsza zasada jest następująca. Możesz podejmować się wykonania zadań tych, które znasz, co do których masz wiedzę, masz umiejętności. A zatem, jak kiedyś było takie w Polsce porzekadło, jak nie potrafisz, to nie pchaj się na afisz. Tutaj oczywiście ujęcie tego musi być inne, dlatego że jest to kwestia odpowiedzialności. Odpowiedzialności wobec przedsiębiorstwa, któremu księgowy służy, dla którego wykonuje pracę. Po drugie, jest to odpowiedzialność społeczna. I wreszcie odpowiedzialność jego osobista. I tutaj są aż trzy płaszczyzny przecież odpowiedzialności. Jest odpowiedzialność cywilna, jest odpowiedzialność karna, ale jest odpowiedzialność moralna. Ktoś, kto źle wykonuje zawód księgowego, nie powinien tego zawodu wykonywać i taką refleksję musi mieć na co dzień. Chcemy wobec tego docierać
toku wykładów, pokazując konkretne przykłady, kiedy zasady etyki zawodowej w rachunkowości mają zastosowanie. To nie jest kwestia głoszenia, jak ja to czasem określam, homilii na okoliczność etyki. Natomiast pokazanie na konkretnych przykładach, a najczęściej tymi przykładami są dylematy etyczne. Otóż ktoś ma obok problemu zawodowego, rozwiązując jakąś kwestię, również dylemat etyczny. Czy tak ma postąpić, czy inaczej? Zwłaszcza jeżeli no jest skłonność z otoczenia, aby postąpił na przykład interpretując w sposób dowolny, swobodny przepisy, niedowolny, swobodny, tak. Ta swoboda jednak musi być ograniczona. Nie powinien przekraczać granic, które prawo określa. To grono, które dziś się tu spotkało, to jest grono bardzo szczególne. To jest grono, które wyprzedza czas. Wykładowcy, którzy przygotowują młode kadry do wykonywania zawodu w czasie, kiedy ten rzeczywiście zawód niesamowicie się zmienia. Zawód zmienia się nie tylko z powodu merytorycznego jakiegoś uszczegółowienia czy skomplikowania, ale także ze względów technologicznych i technicznych. Etyka się wywodzi z filozofii, jest odłamem moralności, zdefiniowanym w zasadach etycznych etyki powszechnej, a my się poruszamy w ramach obszaru etyki zawodowej, właśnie rachunkowości. Kształcąc młodzież, podkreślamy, że etyka dlatego jest istotna, iż podnosi ich bezpieczeństwo pracy wszystkich księgowych, niezależnie od zajmowanych stanowisk. Jest bardzo księgowym pragmatycznie przydatna. Jest to najlepsze rozwiązanie, które księgowym możemy zaproponować, żeby mogli bezpiecznie pracować. Myślę, że można być mniej etycznym lub bardziej etycznym, natomiast problem jest taki z punktu widzenia psychologicznego, że zazwyczaj my się uważamy za bardziej etycznych, a za tych mniej etycznych uważamy innych. I nawet zazwyczaj jest tak, że nasze działania oceniamy z punktu widzenia sprawności efektu, a cudze działania oceniamy właśnie z punktu widzenia etyki, czy też raczej ich braku. Dzisiaj będzie szkolenie takie psychologiczno-socjologiczne, żeby pokazać, jakie aspekty pracy księgowego z punktu widzenia psychologii i socjologii są ważne. Chciałabym też, żeby uczestnicy poczuli to na własnej skórze, czyli nie będę dążyć do tego, żeby przedstawiać teorię, chociaż ona oczywiście też zostanie zbudowana na bazie tego, co będziemy robić. Natomiast przede wszystkim będziemy dążyć do tego, żeby zyskiwać pewnego rodzaju doświadczenie, które potem można przełożyć i na pracę księgowego, i na pracę wykładowcy, który zajmuje się etyką i stara się księgowych nauczyć być etycznymi, a także przekłada się po prostu na relacje biznesowe, które też każdemu księgowemu są potrzebne. Na każdym poziomie certyfikacji zawodowej przewidujemy w programie blok wykładowy z etyki wykonywania zawodu księgowego. Dlatego spotykamy się z wykładowcami, żeby w skali kraju ujednolicić treści przekazywane na tych wykładach. W dobie gospodarki opartej na wiedzy rola człowieka w biznesie niesamowicie rośnie. I tak jak klienci, konsumenci chcieliby spotkać się z właściwą postawą etyczną tej drugiej strony, producenta czy też sprzedawcy, tak samo dbamy o właściwe relacje etyczne wewnątrz podmiotu gospodarczego. Kodeks etyki zawodowej przyjęliśmy jako Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na naszym zjeździe. Także w misji stowarzyszenia, w statucie mamy zapisane prace nad przygotowaniem etycznym w zawodzie księgowego. Stąd no, mamy na pewno kilka bardzo istotnych przesłanek do tego, żeby takie warsztaty organizować,
uznać zagadnienie, tematykę etyki za bardzo istotną dla stowarzyszenia księgowych w Polsce z punktu widzenia wykładowców, ale także i dla zawodu księgowego, czyli dla tych księgowych, z którymi bieżąco współpracujemy.